Podczas debaty inauguracyjnej na 20. jubileuszowej konferencji Izby Domów Maklerskich powiedział Pan, że fundusze private equity przejęły finansowanie firm, przede wszystkim startupów. I tutaj ta rola giełdy została troszeczkę odsunięta na dalszy plan. Więc rzeczywiście branża venture capital na całym świecie się bardzo rozwinęła, w tym w Polsce jeszcze bardziej, ponadproporcjonalnie jesteśmy. No nie znam statystyk ogólnie światowych, ale z tych wiodących krajów europejskich na pewno najszybciej się u nas właśnie rozwija branża venture capital. Ona też jest konsekwentnie od 15 lat wspierana przez państwo, poprzez współfinansowanie funduszy venture, poprzez również bardzo hojne dotacyjne wsparcie dla spółek innowacyjnych i bardzo dobrze. To jest taki naturalny sposób, że w momencie rozwoju firmy szukamy tego smart money, czyli takiego inwestora, który nie tylko da nam pieniądze, ale wesprze nas w rozwijaniu biznesu i tego nigdy inwestorzy giełdowi, którzy z natury swojej tylko patrzą na wyniki finansowe i na corporate governance i na strategię, ale jej nie współformułują, nie mogą dać. I to raczej była wyjątkowa sytuacja i bardzo szczęśliwa dla rozwoju polskiej gospodarki, że był taki czas, że nie mieliśmy branży venture capital. Pewnie młodsi z naszych widzów mogą w to nie uwierzyć, ale tak, były czasy, jak nie było venture capital w Polsce. Sam pamiętam w 2001 roku dla super innowacyjnej polskiej technologii poszukiwałem inwestora typu venture capital i udało się znaleźć, ale amerykańskiego, prawda, bo ten rynek po prostu jeszcze 20 lat temu po prostu nie istniał. I w to miejsce wspaniale wpasował się nasz rynek New Connect, czyli możliwość, skoro jest spółka innowacyjna, niosąca potencjał bardzo dużego zwrotu, ale też ryzyko, no to nie można zbyt dużo jej dać pieniędzy z naszego portfela inwestycyjnego, więc lepiej się zrzucić więcej osób i żeby mieć jakąś element kontroli nad spółką, przejrzystości, wprowadzić ją na New Connect. I to świetnie działało i to był olbrzymi sukces, jeden z sukcesów transformacji i coś, co jest opisywane w raportach Banku Światowego jako taki modelowy przykład właśnie stworzenia IPO culture, czyli kultury debiutowania na giełdzie. W ostatnich latach rola giełd się po prostu zmieniła. To wynika z jednej strony z zaostrzenia bardzo regulacji, więc spełnienie regulacji stało się też wyzwaniem dla spółek, dla mniejszych spółek, większe sobie z tym świetnie radzą, mniejsze sobie z tym gorzej radzą i też spółka dzisiaj, mając wybór na wczesnym etapie rozwoju inwestorów giełdowych, którzy się składają z optymistów i z pesymistów, dlatego mamy wycenę rynkową, to jest ta wartość giełdy, to woli wybrać najbardziej optymistycznego inwestora odnośnie perspektyw tej spółki z puli ponad 100 funduszy venture capital, które są dostępne w Polsce i jest to powrót do pewnej normalności. Oczywiście przejściowo to oznacza, że jest mniej debiutów na giełdzie. Też my dość jako zarząd giełdy od początku tak działaliśmy. Spółki, które nie spełniały wymogów giełdy, były bardzo zdecydowanymi ruchami z tej giełdy wypraszane i uważam, obsuło to oczywiście statystyki, z których muszę się przed opinią publiczną tłumaczyć, ale w ogóle dla jakości obrotu były słuszne decyzje, takie same bym podjął. W początkach mojej bytności na giełdzie około 30 spółek zostało po prostu wyproszonych z giełdy, które nie spełniały tych norm. I teraz, czy to jest źle, czy dobrze dla inwestorów giełdowych? Więc docelowo moim zdaniem dobrze, będą wchodziły spółki dojrzalsze, lepiej przygotowane, z pewnymi procesami związanymi też właśnie z corporate governance, z ładem korporacyjnym i z pewnymi procesami też raportowymi, bo dla inwestora typu venture capital też trzeba dużo raportować, nawet może często więcej niż dla inwestorów giełdowych. I też spółki o pewnej większej skali, większej przewidywalności, gdzie inwestor posiłkujący się głównie informacjami publicznymi, informacjami ze sprawozdań finansowych, dużo więcej może powiedzieć o tych spółkach, dużo lepiej je ocenić, niż wykrywać ten taki, co Amerykanie nazywają secret sauce, czyli to taka tą unikalność tej spółki, która często nie jest tak bezpośrednio widoczna w raportach giełdowych. I to jest też wpisanie się w trendy światowe. W ostatnich dwóch latach, 18 i 19, fundusze venture capital sprzedały na giełdzie za ponad 500 miliardów dolarów, 2 biliony złotych w przeliczeniu i średnia transakcja, średnia wielkość tego IPO to była 1,2 miliarda dolarów, czyli na nasze warunki trudne do wyobrażenia, ale ponad 4
miliardy złotych, czyli widać, że fundusze venture capital, chociaż mają w sensie liczby spółek wprowadzonych na giełdę mały udział, to w sensie wartości na świecie dominują, ponad 70% IPO pochodzi z funduszy venture capital i doczekamy tego samego momentu w Polsce, gdzie po iluś nawet zmianach właściciela funduszu, różne etapy venture capital, private equity i tak dalej, no gdzieś ktoś będzie poszukiwał tej płynności, a tą płynność zawsze da rynek kapitałowy i to, co dostaną inwestorzy, będzie też na pewno dobrze przygotowane na giełdę. I z punktu widzenia długoterminowych inwestorów, szczególnie PPK, jest to moim zdaniem trend właściwy i bardzo obiecujący, chociaż przejściowo muszę się tłumaczyć przed opinią publiczną z tego, że jest mało IPO.